Przede wszystkim znowu posiadam ściąg Baldur's Gate 3. Wygląda na to, że Undercity, czy jak to polska nazwa mówi, podmiasto, znajduje się tutaj. Dobra, będziemy musieli zwiedzać. Widzę już coś ciekawego. The penitent looks at you silently, expectantly. Może pohandlujemy? There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Co ty masz? Kościanuch kolców. Gdy wpadnie w szał wrogiej istoty w promieniu 3 metrów, może wykonać rzut obronny na mądrość albo noszą obrażenia psychiczne. W przypadku udanego rzutu obrony otrzymujemy połowę obrażeń, zastraszenie plus 2, groźba zwarcie. Zbroja księżycowa blasku. Zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości w liczbie 202 po przemianie w dziką postać, gdy twoje tymczasowe punkty dobra, księżycowy zwierzęcy hart otrzymuje premię plus 2 klasy pancerza. Zyskujesz również ułatwienie w rzutach obrony przeciwko czarom. Efekt ten trwa, dopóki używasz druidzkiej dzikiej postaci. Czy mieli druida z dziką postacią, byłoby całkiem fajne. Poza tym... Możemy pokupywać te rzeczy. Dobra. To jest jakieś przejście. Ciekawe dokąd. Sprawdźmy. Nigdy tutaj nie byłem. Starożytna kryjówka. Co tu się wydarzyło? Żeby to była świątynia Bala? Nie chcę mi się to póki co w to póki co bawić. Pójdźmy tam dalej. A później się tym dopiero zajmę. Dobra, mam nadzieję, że jeżeli po prostu przejdę niszczające drzewce piki. Zaklęta broń plus 2, plus moc. Pika dwuręczna, dalekosiężna. Nadal jestem przeciążony. Dobra. Something over there. Możemy to otworzyć? No trouble at all. Możemy. Może być ciężko. No zawsze jak Will wyrzuci jedynkę. Może jeszcze, spróbuj jeszcze raz. Okej. Dlaczego nie mogę premii dodać sobie? Jeszcze raz. Okej. Czy to się zepsuło w interfejsie?
Dobra. W końcu. Let's get going. Okej. Cicho oczekiwałem tego pominąć. Szczęście mamy odpędzanie. Dobra. Siusz. Dobra. Takie sporo punktów życia mają. Dobra, użyj uroku. Mienie krytyczne. Ups. Dobra. Czy ta jest podpędzana? Prawie. Dobra, ty się na szczęście prędko nie ruszysz. Dobra, nie będę kombinował zbytnio. Dobra, przywal jej raz. I strzel raz do tej. Jeden punkt życia? Jeden punkt życia. Pięknie. Możesz tutaj pomóc. Gdzie Gail jest? No, tutaj nie zauważyłem cię. Przeraziłeś się. Gail? Kula ognia? Czemu nie? Ale jesteś przerażony. Siedź tutaj. Fajnie, że mam to światło Latendera, które wszyscy oni odpierają. Dobra, podejdź tutaj. Odpędź ich jeszcze raz. Dobra, jest na tyle dobra, na ile uzyskamy. Dobra, jeden ciach tutaj. I podejdź gdzieś tutaj bliżej. Dobra, też podejdę gdzieś tutaj, żeby mieć lepszą linię strzału stąd. Wszystko jest odpędzone, więc za bardzo do nich nie chcę strzelać. No to już trudno. Ty możesz tutaj podejść.
i chwalogromić. Dobra. Dobra, myślę, że będziemy resztę kasować dosyć tanimi rzeczami. Nie to chciałem. Znaczy nie chciałem, żebyś mnie uderzył. Cholera jasna. Dobra. Raz tu i dwa razy tu. Dobra. Jestem stopień trudności. Stopień trudności 14, oni mają plus 3. Powinni tak 50-50 rzucać na to. A co chwila ciągle się im udają rzut obronny, więc. Zgłaszam reklamację. Oni niedługo też będą do nas przychodzić. To jest problem, którym możemy się teraz zająć. Ja wyłączony odpęd odrzucania podobno. Dobra. Magiczny rozkład martwica. Nie wiem, co to? Dobra. Pomóż tutaj Willowi. 54! Co to było? Trafienie krytyczne? Wzmocnienie wywoływania. Okej. Nie chcę wiedzieć. Dobra, ty się zajmij tym tutaj.
Sometimes the only way out is through. Prawie, prawie. Cofnijmy się trochę, żeby do nas nie dosięgnął. Come on, can't stay idle. Zobaczmy, czy do nas dojdzie. No to, że dojdzie. Ale musiał się lepić. Dobra. W razie skasuj tego gościa. Jeszcze tylko on. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze jeden krótki odpoczynek. Rzuciłeś? Broja Gatys? Ale zadało ci tylko to obrażenie. Z jakiegoś powodu. Nie rozumiem dlaczego. Ale dobra. Dobra, skoro już nie ma tych mumii. Zastanawiam się, co tak jeszcze tutaj sapie. Czy to nasz dżin? Wykośliwego wzroku. Być może. Skrzynie z kosztownościami. Ale wcześniej tu nie zaszedłem. Martwy półelf? Mózg ojca Kariona? Okay, to jest chyba jakieś zadanie z jakiegoś... Związane z jakimś innym zadaniem, którego nie mamy. Dobra. Jest dźwignia. Dobra, no na to, że poszliśmy w złą stronę. To zmarnowaliśmy parę zaklęć. A cóż. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door to baptize his dais most holy. Do you have proof of your faith to our lord? Mam amulet Baala, przepuść mnie drzwi. You hold proof of faith, but to hold and deserve are different. How have you proven yourself in the dread lord's eyes? Żnąłem członków jego trybunału. Unorthodox. But a show of faith nonetheless. Walk in blood. Staliśmy przez kogoś docenieni w końcu. Justen? Sztylet, pergamin. Aby wejść do świątyni Baala, należy najpierw przekroczyć rozpadlinę zabójców, lecz jeśli okażesz słabość, jak ten kandydat, daleko gromca zagrodzi ci drogę, musisz go pokonać lub zginąć. Okej. Okay.
Wierzch Gimraka 4-3. Ejak Elkan, Gromnira, Ofiara, Efek Fenrir, Truel, Fichpara. Oznacza, że pewnie tutaj są jakieś pułapki. Strzelec wyborowy Bala Gislev. To nie było mnie. Kierna reprymenda. Czemu by nie? Dobra. Za mało punktów ruchu. Co gdyby zrobił krok przez mgłę tutaj? Mało punktów ruchu, ponieważ jestem zagrodzony. Jeżeli zrobię ruch, krok przez mgłę tam, potem nie będę mógł się ruszyć. Okej. Walnijmy im tutaj. Miłego dnia. Dobra, Ginie. To robota dla ciebie. Znajduje się za daleko. Powiadasz? Teraz? Dobra, tak lepiej. Ognia? Stało się, że tutaj jeszcze jeden był. Albo go nie trafiłem. Albo... Albo nie wiem, nie widziałem. Dobra. Zdecydowanie potrzebujemy troszkę leczenka. Gail, czy możesz go trafić? Bo musimy trochę bliżej podejść. Teraz pozostali przynajmniej będą mogli skakać. Serio? Jeszcze was więcej? Morderca w transie. Dobra. Spal jednego z nich. Ups. Szkoda. Barwna kula ogień. Na posępne serce. A, przeżyjesz. Gale, też przeżyjesz. Masz odporność na ogień. Dobra. Dobra.
Idź tutaj ile możesz. Oczywiście go spodobałem. Jin? Ognia? A teraz tutaj. Dobra. Ładnie. With ease. Never a dull moment. Musimy się na tym panie skupić. With haste. Can't afford to let up. Tutaj jeszcze ktoś jest. Okej. Możesz i tam puścić płomień ognia. Ładnie. Trafić w Gale'a to nie jest prosta sztuka. Ciebie nie zauważyłem. Cel balistowskiego rytuału. Okej. Rytualna pieśń, słowo mocy gin. Okej, jeżeli zabije nam Gina, to nie będzie duży problem. Oczywiście spróbujemy temu zapobiec. Jeżeli możemy. Dobrze byłoby ciebie zrzucić. Dobra. Albo nawet zabić może. Czym ty czarujesz? Inteligencją? Proszę bardzo. Staniesz inteligencję? Nie przeżył tego upadku. Pięknie. Dobra. Jeden pacnięcie do niej. Ładnie. Ty. Pacnij go raz. Dobra, teraz go unieruchomimy. 84%. A śmiechtaszy? Też, to dokładnie taki sam rzut. Spróbujmy to. Okej, próbowaliśmy. Dobra, i ty Gale. Możemy spróbować go wrzucić? Możemy. To ognia. Ładnie. Dobra, podejdź tutaj. Jeżeli nie zablokujesz drogi. Tutaj są jeszcze jacyś ludzie. Hmm.
Tak, w tym tempie nie uda nam się go zabić. A tutaj jeszcze jesteście. Okej. Okay. Wy jesteście dla mnie za daleko. Może spróbować zamęcić ciebie. A niestety to na innych nie złapie. Dobra, jeden krok za mało wykonałem. Dobra. A ty, możesz im coś zrobić? Ciekawe, czy oni będą mieli na mnie linię strzału. Domyślam się, że tak. Procent, całkiem nieźle. Dobra, jakieś obrażenia. Dobra, ty nic nie sięgniesz. W razie sprintuj. Dobra. Ciekawe, nie mają zasięgu na nas, muszą sprintować. Dobra, ty też sprintuj. Jeszcze wyżej są. Ja ich nie zauważyłem. Dobra. Jeżeli go zaatakujesz wręcz, to możliwe, że zadasz mu dwa razy nie do zdarcia. Ale prawdopodobnie tak to nic nie zmieni. Dobra, przeżył? Nie wiem. Przeżył. Dobra. Czy ty jesteś w stanie ich sięgnąć? Jesteś w stanie. Dobra, możemy coś im jeszcze zasadzić? Jakiś zamęt? 85% zamętu? To całkiem dobre szanse, spróbujmy. Dobra. Nothing will stand in my way. Will. Dobra, niestety nadal nic nie sięgniesz. Jeszcze raz sprint. Następnej turze już na pewno coś sięgniesz. Still breathing, despite everything. Mhm. Szybkości ruch. Coś zdarza się. A możesz sprintować.
Dobra. Kula ognia? Powinno zadziałać. Pięknie. Tracisz czas na Gina, który tak za chwilę zginie. Okej, okay, im się niestety udało odeprzeć zamęt. Co za ściema, mieli 85% mocy. Nie reaguj. Ej! Więcej ludzi to pozabijało? To nie fair. Nie zauważyłem, że oni też byli celem. Okej, okay, to nie było fair. Szczęście, możemy się powskrzeszać. Posępna straciła turę przez to. Dobra. Ty jesteś odporny na nekrotyczne. Ty masz amok. Najpierw ciebie zdejmę. A potem się tobą zajmiemy. Dobra. Najpierw ożyw nie. Nie, bo jestem za daleko. W takim razie najpierw ożyw Gale'a. Wybierz punkt docelowy. Gdziekolwiek. Okej, nie wiem dlaczego nie masz akcji dodatkowej. Dobra. Ty dostaniesz na inteligencję. I ognia. A? To nie były najlepsze ataki w twoim życiu? Lewy nóż. Nie reaguj. Dobra, ożywienie. Ale znajduje się zbyt daleko. Czego nie możesz się ruszyć przez lodowy nóż? Dobra, trudno. Masowe kojące słowo. Tu możesz ochronę życia rzucić. Dobra, podejdź. Jeden krok. W następnej turze coś zrobisz. Podnoszę obrażenia nekrotyczne, trudno. Wszystkie inne obrażenia nadal w ciebie wchodzą. Dobra, ty nic nie zrobisz już.
No, jak nie sobie jakąś płotkę małą. Nie. I tak to za chwilę stracisz. Rozpadające się zwłoki. Okej. Okay. Cokolwiek powiesz. Pozajmij się teraz nimi. Okej. Okay. Znaczy Will. Teraz tak, poproszę mnie wskrzesić. Jeszcze jedno masowe leczenie. Dobra. Gale. Czy jesteś w stanie w nich strzelić? Nie. Musisz podejść trochę bliżej. Piorunujący skok. Podejdź na ile możesz. Droga została ukończona, droga stoi otworem. A nie było zbyt miłe. Dobra, na szczęście możemy się jeszcze raz uleczyć. I co? Co z wami ludźmi? Poznikaliście po prostu? Dziwne. Dobra. Jest jedna miejscówka, której szukam. Aż gdzieś tutaj znajduje się ostatnia część klauna, jego głowa. I szukam, czy to jest gdzieś tutaj. Tak czy siak, podejdźmy tutaj. Myślałem, że tylko Jean był celem tego słowa śmierci Gin. Zauważył, że reszta również jest celem. Z pewnością spróbowałbym przynajmniej rzucić przeciwzaklęcie. No cóż, straciliśmy zaklęć, ale mam nadzieję, że to nie będzie większym problemem później. Patrzcie, poznikali. Tylko ubrania po nich zostały. Ciekawe. Co my tutaj mamy? Liczne podtrzymanie, purowy czerw, ściany ognia, złoto, jakieś inne niepotrzebne rzeczy. Gale. Może tak. Trzeciego poziomu sobie odnów. I jeszcze co możemy ci odnowić? Czy drugi raz trzeciego poziomu. Dobra. These boots have seen everything. Dobra, to chyba tutaj wszystko. Zupa grochowa.
What's inside? Dobra, tam jest wyjście na górę. Zobaczmy jeszcze. Może coś tutaj jest ciekawego. Nie nazwałbym tego niczym ciekawym. Kolejna porażka dusiciela. Dusiciel Luke znowu przegrywa już po raz czwarty w tym dekadniu. Wszyscy wiemy, jak bardzo nie znosi zbierać fraków, więc stańmy razem i wyśmiewajmy go, kiedy to robi. Ciekawe rozrywki mają tutaj. Dokonania zakonu gorliwego ciosu. Dobra, nic ciekawego. Ops. Myślę, że tutaj jest przejście dalej. Patrzę na mapę. Porównuję ją z tym miejscem, w którym miałby niby być głowa. Ale nie jestem pewien, czy to tutaj, chyba nie. Dobra, idźmy dalej. See what this does. The Lord of Murder shall perish. Mm-hmm. Okay. In his doom, he shall spawn a score of mortal progeny. To wygląda bardziej jak to miejsce z mapy. A może nie? Ciekawe. Turn back. We must have all the netherstones before we approach the grave. Zdecydowanie. Dobra, w takim razie zawróćmy. Dobra, idźmy dalej. Myślę, że tam czeka na nas Orin i Leazel. Może to gdzieś tutaj? Chyba nie. Dziwicie się, cały czas patrzę. Drugi okienko, porównuję to z mapą, gdzie znajdziemy ostatnią część śliniaka. Corpses. Arranged with some intent. Teraz. Zachętą krycia pułapek.
Okej. Bo jesteśmy tutaj. Tak. Jesteśmy na miejscu. Dobra. Gdzie jesteś, główko? Odezwij się. Może przy jednym ze zwłok? Przy jednej ze zwłok? O! Jesteśmy! Amersyn szósta. Kukła Amersyn, która sięgnęła po boskość. Cóż przyszło jej ze zdrady? Uważała się za perfekcyjną, ale zapomniała, komu służy. Poniżej winie jest samaszysty podpis sporządzony krwią Orin Szkarłatny. Dobra. Tak, zrobimy to, a nie teraz. Dobra, oczywiście nie będę tego rozbrajał, tylko wszyscy koledzy po kolei, koledzy i koleżanka, skaczcie. Dobra, niestety kończy nam się czas. Mam nadzieję, że pomiędzy uratowaniem Leazel a walką z Orin będę mógł jeszcze zrobić jakąś... jakiś odpoczynek. Jak nie, to mamy trochę mikstur, które przywracają czary, którymi możemy się ratować. A jak nie, no cóż... A w tej pory te walki z tymi nie były zbyt trudne, więc może nawet z obecnym poziomem czarów damy sobie radę. I tak mamy całkiem sporo. Dobra, to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!